Siema, siema kochani, witam w nowym odcinku, kolejny odcinek pod tytułem Zrób to sam. Tym razem czeka nas wymiana wszystkich tulei w patrolu na wahaczach. Powiem wam, że mam odwieczny problem z tymi tulejami, bo wymieniałem te tuleje i sprawa jest tego typu, że najlepsze są oryginalne i to jest sprawdzone. I na przykład informacja taka z Forex Drive'a, gdzie chłopaki zamawiali mi prosto z Dubaju oryginalne tuleje. Pokażę wam, jak to wygląda, ile tych tulei jest i zrobimy jedną stronę przód, zrobimy tył, rozkręcimy, żebyście wiedzieli, w jaki sposób do tego dojść. Zapraszam serdecznie do odcinka pod tytułem Zrób to sam. Mamy nasze piękne tuleje, wygląda to w ten sposób. Cztery tuleje do przedniego wahacza, na przednim most prawa, lewa strona, po dwie na stronę. Do tego na zakończenie to, co wchodzi w ramę lub jak ktoś ma drogboxy, czyli gumy do drogboxów, to do tylnych wahaczy 4 sztuki i do tych krótkich tylnych mamy znowu 4 sztuki. Także cały ten komplet jedziemy z tematem. Teraz wam pokażę pod samochodem, w jaki sposób właśnie to wygląda i dlaczego je będę wymieniał. Mają straszne luzy, także zaraz wezmę breszkę i sprawdzimy to. Dobra, w jaki sposób należy sprawdzić, czy tuleja jest do wymiany. No, wkładamy brechę i teraz tutaj, nie wiem czy zauważycie, kurczę, ta lampa taki cień rzucona. Zaczniemy ruszać, to widać pęknięcie. Kurda, Adam. O. Widzicie? Jest pęknięcie tej tulei. I tak samo tutaj. Przejdziemy. Ta tuleja już też jest wychechłana. Tak samo tutaj. No tutaj to już grubo. O. Czekajcie, zaraz zostawię, zobaczcie co się dzieje. To jest tuleja jedna, druga strona. To o czym mówiłem, to mamy tutaj. Te gumki do drogboxów, co przychodzą. A cały tył, to tak jak wam mówiłem, jeden wahacz, czyli odkręcamy te śruby tutaj, wymieniamy to i krótkie wahacze mamy tutaj, nie? Jeden, drugi, krótki wahacz plus do tego ten długi z tej strony, nie? I to wszystko wymieniamy i sprawdzamy na przykład tak jak tutaj, o, to sobie wkładamy i zobaczcie, i tutaj tuleje sprawdzamy. Tu już widać, że też ta tuleja domaga się po prostu wymiany i tak dalej, no. Brudny samochód? Nie brudny. Wymyty, żebyście widzieli jak wyglądał wcześniej. To była tragedia. Ważna informacja odnośnie tych śrub. Jakbyście je chcieli kiedykolwiek ruszyć, a nie mieliście ich ruszanych, to nie jest takie proste. Dlaczego? Dlatego, że Adam wie, bo działy się tu różne rzeczy i jak wymieniałem zawieszenie w swoim patrolu, to nie ukrywam, zepsułem trochę to, bo ponieważ montowałem drogboxy i zamiast odkręcić po prostu wahacz przy ramię i wyjechać całym mostem, to ja ciąłem te śruby, a tu były oryginalne tuleje i dziadek ich nie wymieniał i w ogóle, i one by jeszcze, podejrzewam, że ze 100 tysięcy zrobiły. Adam wymienił na jakieś tam za, nie wiem, 50 zł może i wyszło jak wyszło, że po przejechaniu tam 30 niecałych tysięcy one są wytuczone, nie nadają się do niczego. Także pamiętajcie, od razu będziecie walczyć z tymi śrubami, to bankowo. Proponuję od razu dobrać takie śruby, kupić, zaopatrzyć się w to wszystko i wtedy będziecie przygotowani. Także grzanie, cięcie lisem i różne rzeczy. A my spróbujemy to odkręcić, mam nadzieję, że nie będzie tego problemu. Lecimy z tematem. Tu od strony zewnętrznej na wahaczach musimy odkręcić przewód hamulcowy w tej tulei tutaj jest. Także odkręcamy w pierwszej kolejności to, później odkręcamy tam śruby, tu śruby i tak jak wspomniałem, koła są zablokowane, żeby nam trochę to nie uciekło.
Oprócz tego trzeba jeszcze stabilizator odkręcić. No i kurczę, zapomniałem, bo przecież nie wyciągniemy wahaczu. To musimy zrobić tutaj taką akcję. Wyciągamy drążek od zbieżności, także tutaj też musimy to ściągnąć. A to prosta sprawa. Damy sobie radę. Dobra, to mamy odkręcone, luźne, także nie będzie nam przeszkadzać na boku ten przewód. Teraz słuchajcie, klucz, tu mamy 24. Zakładamy i luzujemy. Zobaczcie, jak pięknie. Ja nowe śruby mam, tak więc no, pójdzie to szybko, nie? I tak samo tą zakładamy. O kurde, Adam, zaprzyj się. O kurde, ręka boli. O, nie pójdzie rura, Adam. Rura, dobra. Nie idzie pneumatem, to wzięliśmy, kurde, tę rurę. Jedziemy. A, poszło. Mówiłem, że się podda. O kurde. O kurde. Naprawdę trzyma. Ale lewa ręka. Kurde, strach podchodzić. Legenda mówi o tym, moi drodzy, że jak założymy poliuretany tutaj, to te końcówki lubią pękać. No i ja tego nie zrobiłem, jak wymieniałem te tuleje i tak dalej. Zostawiłem, to są stare, oryginalne tuleje. Bardzo proszę, jak to wygląda. Ale wymienimy, mamy teraz oryginały znowu, to wymienimy i tak dalej. Także wyciągamy wahacz, śruby jeszcze zostały, wypcham śruby delikatnie, żeby nie po gwincie. I lecimy z tematem. Mamy to na prasie, ustawiamy teraz tutaj, taka krawędź jest płaska. Także na tej krawędzi trzeba to ustawić. Tu mamy rurę 60 mm. No i jedziemy z tematem. Patrzymy, co się dzieje. Kurde. Musimy tym małym, bo ciężar jest niesamowity. Wychodzi tuleja, patrzcie, jak ładnie, widzicie? Kurde, profesjonalna robota. Słuchajcie, sprawa jest z tego typu, że ja dorobiłem z jakiejś tam FI 60 rury i teraz mam problem, bo rury nie mogę wyciągnąć, ale jak już mam tuleję zrobioną taką oryginalną, to oszlifuję sobie ją w taki sposób, żeby ściągnąć przynajmniej z 1,5 mm, wtedy ona będzie luźno wpadać i już sobie ją na zawsze zostawię, nie? Czyli jadę w taki sposób. O, proszę, jak nówka. No i 1,5 mm zjeżdżamy i później będzie to wszystko funkcjonować tak, jak być powinno. Tuleja ta oryginalna, teraz ona tutaj nam skoczy. Kurde, nie przemyślałem jednej rzeczy, że tu wystaje dzyndzel. Ha. I co teraz? Dobra. Zobaczcie, tuleja oryginalna, taka jaka powinna być w patrolu, przeszlifowana dziurką tu. Magia. Patrzcie. Wsadzam tu. Wyciągam tu. Także coś takiego, środek wyrzucamy, bo jest niepotrzebny i lecimy z tematem. Zaraz zobaczycie, jak to idzie robota. No ja też płynę z tą muzyką, kurde. Ale akcja. Znowu idzie tam coś? Kurde, już tyle wyszło? Jak? To kiedy? Ale Adam to ma pociągnięcie. Dobra, uwaga. Kurde, gdzie jest ta tuleja? Dobra, jest. Idzie. Patrzcie, jak idzie, kurde. Jedna i druga. Uwaga, pokazujemy. Do góry, wyciągamy. Patrzcie, żadnej nie ma. No, kurde, fajnie to wyszło. To teraz wbijamy. Środek musimy przejechać trochę papierkiem dookoła, bo widzicie, ruda jest, nie? Przejedziemy papierkiem, tu mamy 2000, taki delikatny, aby i zaraz oliwa pójdzie, będzie wyglądało tak, jak być powinno. Lecimy, nie? Z tematem, dajemy trochę oliwy. Cyk, paluchem tu. Obsmarujemy to.
żeby wiecie, smarowanie było. Co ja was będę uczył, kurde. To nie smaruje, nie ryż. Sami wiecie, jak jest. Dobra, jak jest posmarowane, to teraz tuleja. O, patrzcie, przykład. Ta tuleja oryginalna, nie chce wejść. A ta nasza, nie? Ta ze starej. No, jest rewelacja. Teraz cyk. Tą ustawimy. Tą damy tu. Żeby to było profesjonalnie. Tak. Kurczę. Poprawimy na chwilę, żeby tylko nam weszło. Blachę, cyk. No i ściśniemy, nie? Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Patrzcie, chyba wchodzi. Wchodzi tam równo? Nie równo. A tam popraw. Teraz trzeba patrzeć, żeby ona, jak ona wskoczy równo, to już później będziemy mogli ją przesunąć. O, widzicie? Adam, nie ruszaj kamerą. Nie no, wchodzi. Patrzcie. Profesjonalna robota. Kurde. Dobra. Dojdzie do pewnego momentu. Teraz odpuścimy. Dobra, i zrobimy tak, jak być powinno. I teraz mamy to ustawione. Zobaczcie. Kurde, ostrożnie, coś nie chce złapać. O, teraz to widać. Kurde, zaraz się dzyndzel pokaże. Dobra, jest. I żeby nie przedobrzyć, musi być na równo, nie? Teraz odpuścimy. Zobaczymy, czy wszystko jest ok. Dobra, ściągniemy to. I teraz patrzymy tu. Tak, z tej strony, tak jakby milimetr. Kurde, skąd ta guma się tu wzięła? Jakby coś tu się stało. No nie, no wszystko było profesjonalnie, sami żeście widzieli. Dobra. Teraz tu. Kurde, a tu? Nie no, wydaje mi się, że będzie profesjonalnie już. Tam trochę więcej wystaje, ale tak minimalnie, milimetr. To się na gumie przesunie chyba. Jak myślicie? Nie no, dobra, poprawię delikatnie. No, poprawię. Dobra, okazuje się, że tamto jest dobrze. Czyli co? Powtórka z rozrywki, nie? Cyk, trochę oliwy. Paluchem tu. Przesmarować. Wiecie, jak jest. Znowu nie będę uczył. No. Paluszkiem tu dokładnie, kurde, o. Tak, teraz cyk, znowu, kurde, ale ten DJ nam tu gra. Napiszcie w komentarzu, czy znowu za głośno muzyka, bo co nagrywam filmy, mówicie, że za głośno muzyka, nie? A teraz już ściszyłem trochę, bo żebyście mnie słyszeli. O, oj, to coś jest nierówno z tej strony. To będą problemy, Adam. Ale to nic. Damy tu trochę do góry, tu trochę przesuniemy. Już takich opresji się wychodziło. Dobra. I teraz lecimy. Patrzymy, czy jest wszystko ok. O, ludzie. Adam, daj na jedynkę. Ta jedynka to sprężynuje. Z dwójki trzeba. O! Idzie dobrze. Jak wyszło? No! Znowu profesjonalna robota. Dobra, to ten wahacz mamy. Idziemy montować. Sprawa wygląda tak. Pamiętajcie o tych gumach. Teraz nakładamy na wahacz tutaj. Ja tutaj już oliwy nie będę dawał. Bezpośrednio smar miedziowy. A tak to cyknę. Paluchem wysmaruję. Ten jeden. Dwie gumy są takie same, także niezależnie co weźmiecie, to będzie pasowało, nie? Zakładamy tu tą gumę, nie? I tu mamy cały wahacz. Cały wahacz wchodzi tutaj, nie? Ja tu jeszcze szmatą przetrę, bo nie jest przetarte. Także wytrę to, żeby tam piachu żadnego nie było na chwilę obecną przy skręcaniu. Później wiadomo, jak jest. No, a tak to wygląda.
standardowo, ja tam nie żałuję. Tu mam miedziowy i lecimy z koksem. Przygotowana, cyk, nad stabilizatorem, nie? Pod nie wejdzie, kurde. Ewentualnie pod to może nam wejść. I teraz patrzcie, jak to wszystko ładnie tu pasuje prawie, kurde. Prawie jak stąd. No nie wejdź, kurde, kołem trzeba odjechać do przodu znowu, mostem. A to wszystko przed świeżą gumę. No, patrzcie ile brakuje, widzicie? I teraz poluzujemy. Poluzujemy koło i koło do przodu. Patryk, weź pociągnij koło do przodu. Jeszcze. Czekaj, kurde, dalej nie dasz. No teraz jeszcze mocniej. A, Adam, przecież no, śruba od tej strony. No dobra, dawaj jeszcze raz, no naciągnij. Dobra, weszło. Wahacz tu mamy z tej strony. Tu mamy wciśnięty. Walczymy teraz drugą śrubą tutaj. Powinno być profesjonalnie wszystko zrobione, kurde. Tu przetrzemy, zobaczcie, jeszcze stary smar miedziowy. Jest, mówiłem wam, że wszystko składam na ten smar. Jest najlepszy. Tu nie żałuję mu zawsze. Dam, niech ma. A co? I teraz, kurde, śrubę muszę wsadzić. To nie jest tak prosto, bo to jest od tej strony. Dobra, ja sobie tu poradzę. Patrzcie tam, czy ona wyjdzie, kurde. Pewnie nie. Będzie setek brakował. O, ludu, nie wyjdzie. Trzeba poruszać. Kołem poruszaj, Patryk. Teraz. Dawaj kołem, no, do tyłu. Nie wyjdzie. Cześć, daj telefon. Położymy telefon tu, niech widzowie patrzą, co się dzieje. Słuchaj, ja wyciągnę tą śrubę. No, poruszaj. Nie, do przodu daj. Dobra, jeszcze. Dobra, mam tą śrubę. W jaki sposób? I teraz ta, no, ruszaj. Dobra, poczekaj. Ona już tu jest. Ruszaj. Dobra, ta jest. Kurde, najlepiej kolegę jakiegoś wziąć, piwko zrobić i na pewno wyjdzie. I teraz patrzcie na to. No, Patryk, to do góry. Ten wahacz do góry. Nie, tu. Dawaj wahacz do góry. No. Czekaj, chcę przyjść do drugiej strony. Kurde. O, właśnie. Cyk. Dobra, Patryk, poczekaj. Jeszcze raz, no, uderz. Jeszcze. Dobra. Są, patrzcie. Raz. Dwa. I nasza trzecia. I tu wchodzi tuleja ta gumowa. Jeszcze jedna, nie? Żeby nie zapomnieć. Chciałem wam pokazać, jak tuleja na przykład wygląda, nie? Wyciągnąłem teraz drugiego wahacza, nie? Zobaczcie. Kurde. Strach było jeździć. Masakra. Czekajcie. O, wracamy i patrzcie, co się dzieje. Widzicie? Kurde. Ale grubo, nie? No, ale jak taką macie tuleję, to już możecie śmiało na przykład zostawić, tylko przyszlifować tu i wybijać wszystko, nie? Kurde, rewelacja. Nic, mamy nowe, zobaczcie. Mamy zrobione, bierzemy się za tył, czyli ten pierwszy wahacz leci od tej strony, odkręcamy śrubę jedną, śruba druga, która trzyma tutaj i pokażemy, jak to teraz wybić, ale w podobny sposób dopasujemy tuleję i lecimy z tematem. A przód wygląda tak, bardzo proszę, wszystko skręcone, zrobione, nowe tuleje. Nie prezentuje wszystko. Tamta strona. Jedna. Druga. I tył.
Pamiętajcie o podkładkach, żeby podkładkę też tutaj dać, to jest ważne, nie? O, pięknie spadł z tym błotem. Stój, bo coś nie idzie. Słuchajcie, no tak są zapieczone, że trzeba wódekiem to wszystko popsikać. Zobaczymy, jak to będzie się miało. Kurde. Żeby to poszło. O. Myśmy zruszyli, popsikali. I teraz pójdziemy pneumatem. Zobaczymy, co się będzie działo. Uwaga? No. Czaruro. Takie nagrywanie jest niebezpieczne. Adam. Kurde, Adam z jedną ręką. Amerykanie na ten, na czoło. Na czoło by trzeba było. Dobra, to poszło. A jest tam mała w aucie. Ach. Ze statywu. Poszło, patrzcie, jak pięknie, widzieliście? Kurde, aż nakrętka zaskoczyła. Jest. Dobra, wiesz co? Poszło. Teraz trzeba by było ją wybić tylko. I ten. Będzie dobrze. Cześć, ja tu mam młotek, nakręciłem. O, trochę wyszła. I teraz z tamtej strony brechu. Kurde, gdzie to jest tu? Dobra, mam. O, teraz, o. No, wyciągaj. Dobra. Jaka tuleja. Kurde, w tym wahaczu. Po całości. Nie? Taka masakra. O, to już możemy wyciągnąć. I wybijamy. Mamy tu taką tuleję. Drugie też? Nie. O, tu nałożymy. I wyciśniemy. Taka akcja. To, co przygotowałem, tą rurkę, nie? To ona gumę wypchała. O, patrzcie. Widzicie? O, wypchała samą gumę. I dupa. Myślałem, że to się uda. Się nie udało, ale kurczę, całe to wszystko jest tego samego rozmiaru, co jest potrzebne. I teraz idzie. O, patrzcie. Mamy tuleję, zaraz ją oszlifujemy. Kurczę, będzie. I teraz czy się cofnie? Cofniesz. A nawet nie będziemy szlifować, bo wszystkie są tego samego rozmiaru, to tym będziemy robić. No, tak zrobimy. To będzie mądre rozwiązanie. Jeszcze? Weźcie tam powiedzcie. Kurde, bo nic nie idzie. O, Adam już, dobra. Jest. Kurde, ale fachowo żeśmy zrobili. Kurde, zobaczcie sami. Rewelacja. O nie, Adam, tutaj popraw z tej strony. Kurde, coś tu wyszło. Obrączka wyszła. Nie, to jakieś takie. Dobrze jest. Fachowo, dzięki. I teraz jak mamy ten jeden ściągnięty, ten duży, tutaj z tej strony, bardzo proszę. To bierzemy się za robotę tego drugiego tutaj, od razu kruciaka tego wymieniamy. Ściągniemy to, skręcimy tą stronę i dopiero przejdziemy na tą stronę tutaj. O, i to będziemy kręcić, nie? Znowu. Powiem wam, że ta śruba tutaj, nakrętka, no jest tragedia. Ani na tym, ani pneumatem, ani nie idzie tym, jak to się mówi, kluczem na rurę. To po prostu dramat, zaraz coś urwiemy. Słuchajcie, inaczej nie da rady. W grę wszedł palnik, tak jak mówiłem. Teraz pytanie, czy nam to się uda, czy to się w ogóle odkręci, bo podejrzewam, że śruba jest zapieczona w tulei i obraca się już teraz z tuleją i później i tak nie wyciągniemy ze środka i tak. Także grzejemy i zobaczymy, co jest. Nie ma co się dziwić w ogóle, że mechanicy biorą tyle pieniędzy, jak mają takie ceregiele robić.
No nie ma co się dziwić, naprawdę. Nie kupywać tego palnika, kurde, kupiłem, zobaczcie, wyszło. Spróbuj wyciągnąć teraz śrubę tam, tylko uważaj, bo jest gorąca. Brechą weź, wsadź brechę. Tu jest brecha. No i tym jęzorem dam pod ten nakrętkę i zobaczymy, o patrzcie, idzie, kurcze. Ale żeśmy zaoszczędzili czasu. Super sprawa. Pięknie. Dobra, mamy i patrzcie, tutaj jest takie coś jeszcze, to jest przewód hamulcowy. Musimy jego też odkręcić, czyli dziesiąteczką od spodu odkręcamy i mamy cały zdemontowany. Jak ja to zrobiłem, że się tuleją przypaliłem? Nie wiem, sam nie wiem. Wkładamy nowe. To jest łożysko od czego? Od Patrola i Made in Japan, proszę zobaczyć, Koyo. Łożysko od zwrotnicy. To nakładamy. Znaczy łożysko, samą bieżnię. I ogień. To akurat wyciśnienie do tego będzie super. Trzeba być profesjonalistą we wszystkim, co się robi, kurde. Teraz jest równo. Idealnie. A jak? Kurde. Jak stąd? Pytanko takie, powiedzcie mi, do czego to jest ten kawał złomu tutaj, nie? Bo ja, no, mając Patrola tyle czasu, nie wiem, po co to się na wahaczu znajduje i tak dalej. Czytałem różne opinie, ludzie na patrolniętych nie potrafili powiedzieć, do czego to służy. A powiem tak, że no to mało nie waży. Jak będzie dobry komentarz pod filmem, to i uzasadnienie, że to jest niepotrzebne, to na pewno to odkręcę. No, to tyle. Różnica pomiędzy tymi tulejami, które były, a te, które zostały na nowe zamontowane, powiem wam, że no jest przepaść. Samochód tak się fajnie trzyma na drodze, jest twardy, taki sztywniejszy się stał. Ja tak mówię, kurczę, co ta kierownica tak z oporem chodzi i tak dalej, ale to nie kierownica, tylko po prostu cały układ tak działa, że on jest taki aż spięty teraz, to czuć, nie, na tych gumach. No wtedy jak było wszystko, sami widzieliście, wytłuczone takie i w ogóle no bez sensu zupełnie, także niebezpieczna jazda była, teraz puszczam kierownicę, wszystko jedzie prosto, nie? Także przez tyle czasu nie trzeba jakoś tam skręcać i tak dalej, kontrować tego. Bezpieczeństwo to podstawa, że dbajcie o te samochody, bo podróżujecie, dużo kilometrów robicie z rodzinami i tak dalej, z dziećmi. No a przede wszystkim na innych użytkowników musimy też zwracać uwagę, jeździć bezpiecznie. Pierwsze chyba podsumowanie odcinka w Patrolu. Słuchajcie, no jak widzieliście, nie była to chyba jakaś tam trudna robota. Chodzi o to, aby było was dwóch. Ja wiem, nazywa się zrób to sam, ale samemu to znaczy, że nie do warsztatu, tylko z pomocą kolegi, przyjaciela dobrego i tak dalej możecie to wykonać. Dwie osoby są praktycznie potrzebne przy samej prasie, jak będziemy to wciskać. No i ta prasa jest potrzebna, ale można takie wahacze wykręcić, pojechać gdzieś na warsztat, powiedzieć, że sobie samemu to chcemy ogarnąć i tak dalej. Wydaje mi się, że za przysłowiowe piwo jesteście w stanie to ogarnąć. Ja jak nie miałem prasy, to tak robiłem i tak to ogarniałem. Czy są jakieś pytania? No zadajcie je w komentarzu, jak są i co byście chcieli wiedzieć, dopytać i tak dalej. Nie wystawiałem tego, prawa, lewa strona, znowu to samo, bo bez sensu. Odkręcamy, wyciągamy i przykręcamy w taki sam sposób, także skracam trochę do minimum te odcinki, chociaż i tak dużo gadam, sami wiecie. Serdecznie dziękuję za oglądanie przede wszystkim. Dajcie łapkę w górę, zostawcie suba, ślijcie jakiś komentarz, pytania, a ja z miłą chęcią na to odpowiem. Jest po 22, także idę jakieś piwko wypić, wykąpać się i rano czeka sprzątanie warsztatu. Już dzisiaj tego nie zrobię. Pozdrawiam, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, na razie, cześć.